Kuba, zapytam ciebie, bo ty zajmując się ostatnio sprawami Politechniki, no z czystą głową podchodzisz do tego, co działo się z selekcjonerem. Jaki jest przekaz? Co utrwaliło się w twojej głowie po poniedziałkowych wydarzeniach po odwołaniu Castellaniego? Czy wiesz, dlaczego go odwołano? Wiesz, kto może być następcą? I co przesądziło o tym? Jakie frakcje się potworzyły wśród działaczy? Zaprosiłeś mnie tutaj na pewno nie jako osobę, która może komentować Ale wczułeś się w wczorajsze. rolę kibica, bo Nie też nie jesteś chciałbym, a reprezentacji. tak, ale nie chciałbym w tym miejscu jakichś swoich prywatnych opinii na ten temat, bo nie jestem osobą kompetentną do tego. Ale ja bym chciał tylko powiedzieć, że chciałbym kiedyś zostać trenerem, chciałbym kiedyś zostać dobrym trenerem i chciałbym kiedyś chociaż część tej wiedzy posiąść, którą ma trener Castellani. Chciałbym chociaż część mieć tej pokory, którą ma w sobie Daniel Castellani jako trener, bo to jest też u trenerów nie jest takie proste. Chciałbym mieć tyle promil szacunku takiego wśród zawodników, jaki ma trener Castellani. Więc ja dalej nie do końca to wszystko potrafię pojąć, ale ja uważam, że to jest wzór i to jest fantastyczny fachowiec i szkoda mi, że odszedł. Ty masz kontakt, Kuba, na co dzień z zawodnikami, oni wyrażają swoje opinie w szatni. Zamknijmy temat Castellaniego, jego nie ma, choć zwołuje na środę konferencję prasową, chce się spotkać z dziennikarzami, do tego też wrócę. Jaka opinia przeważa? Powinien być zagraniczny szkoleniowiec czy też polski? No wymieniacie takie uwagi, nie uwierzę, że tego nie ma w szatni. Zagraniczny. Powiem tak krótko. Oczywiście rozmawiamy, dzwonimy do siebie, wymieniamy opinie, ale jest jedna opinia, która jest raczej wspólna, że jednak powinien być to fachowiec z zagranicy. Wojtek, tendencja działaczy, wczoraj zjazd delegatów jest taka, żeby jednak postawić na rodzimego szkoleniowca. Są tacy, są gotowi trenerzy, którzy wezmą się za tę pracę i od razu nie zostaną im wbite trzy szpilki. Ja powiem ostrzej i zdecydowanie, bo mam już dość tego targowiska i tego magla. Kuba jest na początku swojej drogi, a ja może jestem gdzieś tam już w końcówce tej drogi swojej tutaj przygody z dużą siatkówką, ale jedno jest pewne. Amatorzy nie mogą zarządzać profesjonalistami. Układ musi być jasny i klarowny. W ogóle nie interesuje mnie 80% zdania, 80% tego zarządu, co oni mają do powiedzenia. To w ogóle nie powinno interesować nawet prezesa. Nie powinno interesować, powinno go interesować zdanie trzech ludzi, których sobie powinien sam wyznaczyć, podjąć taką decyzję i wyjść, tak jak powiedziałeś, z klatką piersiową wypiętą do przodu i powiedzieć: ja, prezes Przedpełski, wybieram takiego i takiego trenera, albo zwalniam takiego i takiego trenera po konsultacji ze swoimi doradcami, którymi są, strzelam, pan Sadalski, pan Bosek. Za to bierzemy pieniądze na następne 4 lata i odpowiadamy za to do Mistrzostw Świata 2014. Ja powiedziałem to w skrócie jako przykład, ale jeśli takiej nie będzie reformy, że dział szkolenia będzie jasną i najważniejszą instytucją, bo w końcu chyba Polski Związek Piłki Siatkowej zajmuje się piłką siatkową, a nie PR-em, nie marketingiem, to są wszystko dookoła czynniki, które bardzo mocno wpływają na jakość tego, co robimy i na możliwości trenerów, kapitalnie praca, możliwości finansowe, to jest wszystko, ale to jest wszystko, co dookoła rzeczy, które są niezbędne i są na bardzo wysokim poziomie. Nie mogę zrozumieć, dlaczego sami sobie wytrącamy i nie korzystamy z tej wiedzy, którą mają nasi doświadczeni trenerzy, nasi doświadczeni działacze, ja wolałbym ich nazwać menedżerami, tylko oni cały czas się gdzieś chowają albo nie są wykorzystywani.